Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy na żywo w nowym studiu. Bardzo mi miło Was przywitać. Nazywam się Michał Mikołajczak i kiedy dostałem zaproszenie do poprowadzenia tej rozmowy i dowiedziałem się z kim będę prowadził tę rozmowę, to nie wahałem się ani chwili. I już mówię dlaczego. Otóż my mamy taką przypadłość, nie wiem jak to nazwać, zjawisko tęsknotę, coś co powoduje, że szukamy polskich odpowiedników, światowych ikon, światowych gwiazd. No i w ten sposób mamy polskiego Brada Pita, polską Julię Roberts, polski super samochód. Z tym, że zazwyczaj te polskie odpowiedniki mają w sobie jakiś kompromis. Znaczy, polski Brat Pitt nie jest taki dobry jak oryginalny Brat Pitt, polski samochód, super samochód nigdy nie powstał. Natomiast nawet o mnie kiedyś powiedziano, że jestem polskim Jonathanem Rysem Majersem z naciskiem na Polski, czyli w moim przypadku kompromis był bardzo duży. Natomiast w przypadku mojego gościa e, o żadnym kompromisie nie może być mowy. E, jest taki wspaniały lektor BBC, e, Sir David Attenborough e, i można śmiało powiedzieć, że mój gość jest e, polskim Davidem Attenboroughem albo że Anglicy mają swoją angielską Krystynę Czubównę. Ehm... Dziennikarka, kiedyś lektorka, głos, który znają absolutnie wszyscy, a ostatnio uczestniczka czwartej edycji programu Agent Gwiazdy, jest moim gościem. Bardzo mi miło. Dzień dobry Michale. Witam wszystkich Państwa. Pani Krystyno, może tak zaczniemy od agenta. Skąd się wziął pomysł, żeby wziąć się w tym programie? Jak wyglądał proces podejmowania decyzji? Czy to była prosta decyzja, czy telefon? I od razu zdecydowała się pani, że tak wchodzę w to, idę w tą przygodę. Rzeczywiście to nie był mój pomysł, tylko propozycja z zewnątrz. I kiedy otrzymałam taki telefon, um, ubawiłam się setnie i powiedziałam, że to fantastyczny pomysł, tylko tak ze 20 lat za późno. E... I, i, I długo rozmawiałam na ten temat, bo miałam ogromne wątpliwości, czy, czy sobie zdają sprawę z tego, do kogo dzwonią. No ja myślę, że nie mieli chwili wątpliwości po tym, jak usłyszeli Halę. mnie o tym, zapewniano no. mnie, mnie o tym, ale, ale i tak y, trudno było mi w to uwierzyć. Ym, no a ponieważ. Y, ja mam fantazję odwrotnie proporcjonalną do wieku, więc czyli stale jej przybywa, to chciałam podkreślić. No rozumiem, dużo pani czyta, więc czytanie powoduje, że wyobraźnia jednak się roz, ciągle rozbudowuje. Ciągle tak, okazuje się, że, 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 że czytanie na to dobrze robi. Polecam wszystkim. Czytanie oczywiście. Ja również polecam. Um, i, po, I wiesz, właściwie to się zgodziłam. Kiedy już, od razu, rozmowy. kiedy już upewniłam się, że, że, że oni wiedzą, kogo zapraszają, mają świadomość wszystkich niedostatków i tak dalej, to myślę sobie właściwie, dlaczego nie. I, 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 i to było, to, było, to było bardzo fajne uczucie do momentu podpisania umowy. <śmiech> <śmiech> Bo jakby gdzieś tam z tyłu głowy, nawet jeżeli zaczynałam mieć wątpliwości, to, 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 to myślałam sobie, zaraz, zaraz, zaraz. Jeszcze niczego nie podpisałam, zawsze mogę się wycofać. No i. Um... Właściwie, kiedy już ta umowa została podpisana, to to, to to już tak, serce zaczęło mi bić mocniej i właściwie chciałam już, żeby ten czas jeszcze szybciej biegł, chociaż uważam, że dla mnie biegnie o wiele za szybko. Um, ale właśnie po to, żeby to już się stało, żeby już nie wyczekiwać tak. Mm -hmm, mm -hmm. Rozumiem, a czy znała pani uczestników? Bo rozumiem, że w naszej edycji było tak, że my się spotkaliśmy wszyscy na lotnisku i wszyscy lecieliśmy tym samym samolotem. Znaczy oprócz jednej osoby, która doleciała później, ale mieliśmy tę okazję, żeby poznać je e, i śledztwo zaczęło się już tak naprawdę już na lotnisku. A wiem, że e, u was było trochę inaczej, że lecieliście trzema różnymi samolotami, tak? Tak, było zupełnie inaczej, znaczy w odróżnieniu od tego, co was spotkało. E, Niemniej e, nikt z nas o tym nie wiedział. E, wiadomo było, e, kiedy jest wylot. Że będziemy poinformowani, więc zostaliśmy. E, o której godzinie mamy się stawić na lotnisku, i to tyle. E, Jakież było moje zdumienie, kiedy y, spotkałam dwie osoby, które zobaczyłam po raz pierwszy w życiu. <tudy> Pomyślałam sobie: no, fajnie się zaczyna. Przecież ja, nie, nie, że, nie, że w tych swoich wątpliwościach w ogóle nie brałam tego pod uwagę, że ja przecież po prostu mogę nie znać mnóstwa osób, i y, 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 tym trudniej będzie. Um, a poza tym no, byli no, chyba trzy razy młodsi ode mnie I to też było niefajne <grym> um, Chociaż o piątej rano czy tam jeszcze wcześniej To, to wszyscy wyglądamy mniej więcej jednakowo no Wiek to jest stan sta, umysłu że... No tak mówią, tak mówią Ale to wiesz, to, 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 to na ten temat mogę rozmawiać tylko ze swoim rówieśnikiem <grym> rozumiem, rozumiem, rozumiem I... I moje zdumienie rzeczywiście sięgnęło zenitu, kiedy się okazało, że, 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 że jest nas dwoje i koniec. I całe a, a nie się tak, nie że, bu że Busik was najpierw przywoził na to lotnisko, jakiś tam Busik też po was przyjechał. Nie, umówio nie, znaczy umówiona była y, taksówka, tak. Aha, taksówka. Umówiona u nas taksówka? było tak, że u nas jechał Busik i na przykład wszystkie osiem z żoli Boża, były zebra zabierane jednym busem. więc my już w Busiku nawet wcześniej się Ale poznaliśmy. Oczywiście, nie, 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 tutaj w ogóle zupełnie nic. To, tutaj, tutaj cały czas napięcie budowano. <noise> I tak jak mówię, byliśmy tylko we trójkę. Siedzieliśmy w takim pokoju vip czyli oderwani zupełnie od świata i od ewentualnych innych uczestników podróży. Nie wiedzieliśmy w związku z tym, co się jeszcze wydarzy. W którymś momencie Stewardesa przyszła po nas, zabrała nas busikiem i zawiozła po prostu do właściwego samolotu. I okazało się, że mamy opiekunkę i lecimy. Gdzieś. Yy, gdzieś. Właśnie. gdzieś. No właśnie, I teraz właśnie gdzieś. przechodzimy, przechodzimy bo, mnie bo, do tego pierwszego odcinka. Bo miejsce docelowe było jeszcze ciągle zagadką. No tak, I słyszałem. dopiero na lotnisku ym, w Niemczech dowiedzieliśmy się, kiedy w, wręczono nam w którymś momencie bilety na dalszą drogę, i okazało się, że lecimy na Lanzarote. Ale to też tylko tyle. No i tutaj znajdujemy się w Lanzarote, mamy taki tutaj e, e, łącznik z pierwszym odcinkiem, kiedy wylądowaliście, mieliście pierwsze zadanie. No i co się podczas tego pierwszego wydarzy zadania wydarzyło? To znaczy mamy materiał wideo, chcielibyśmy, żebyśmy go teraz zobaczyli wspólnie. A to jeszcze A. muszę dodać, żeby, żeby, żeby stało się gwoli, gwoli oddania prawdy, że tego samego dnia doleciała jeszcze do nas Edyta Górniak, która po prostu leciała przez Zurich i, i stąd nie uczestniczyła z nami w tej podróży od samego początku. Rozumiem. Ale nasz team to były te cztery osoby. Rozumiem. Ale zobaczmy materiał wideo z pierwszego odcinka. Trzecia grupa ciągle szuka koperty ze zdjęciem. Ja muszę wyjść do łazienki. Przepraszam Was na chwilę. Ale tak naprawdę musisz do łazienki? Tak. No. Przepraszam. A, bo, bo ta woda była jakaś specjalna. Nie wiedziałem. Zawsze lubiłam być pierwsza, najlepsza. Krysa. O kurczę. Kompletnie nie wiedziałam, co mam zrobić. Bo nie wiedziałam, czy mam się z nim podzielić tą informacją? Że mam? Czy mam to może schować? W pokoju jest koperta, Czy jakby... W pokoju, tu. Woda tu nie leci. Pani Krystyno, cóż tam się wydarzyło? Co to była za akcja? Co to było za jakiś sabotaż, proszę powiedzieć? Kiedy Kinga przekazała nam zadanie, co nas czeka i że musimy znaleźć kopertę, moje towarzystwo się rozpierzchło. Tak, wszyscy, nie wiadomo dlaczego, do, do kolejnych pomieszczeń pobiegli i zaczęli właśnie tam gdzieś coś szukać. A ja wstałam z tej kanapy i, i pierwszy ruch, który wykonałam, to podniosłam poduszkę i jeszcze tę właściwą, jak się okazało, bo, bo właśnie pod nią leżała koperta. To mnie tak zbiło z pantałyku. Um, no w sumie, jak to? Tak, 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 tak już? Miało być szukanie, a ja tak natychmiast to mam, tak jakby mi to ktoś wręczył? No po prostu straciłam rozum. Zapomniałam w tym momencie, że przecież my jesteśmy timem i że tutaj nie ma co grać na, na, na zwłokę. Przeciwnie, um, te, ten czas jest ważny, bo to jest dopiero początek tego rozwiązywania tego zadania. Um, no i zdurniamy. No i tak nie wiedziałam, co zrobić. <laughs> wobec tego najpierw, najpierw, najpierw poszłam do tej łazienki. <laughs> Bo tutaj internauci zwrócili uwagę, skąd w, skąd w łazience wziął się operator kamery. Takie są pytania. Ponieważ ja przejrzałem dokładnie komentarze po tym, po tym, po tym, po, po, pod, pod tym wydarzeniem. Ale było, było tylko komentarze. To było niepokojące. Że oni, Aha, że że... Nie, to, że oni, oni byli wszędzie. Oni byli wszędzie Czyli bo... to nie, było, nie było takiej akcji, możemy to teraz wyjaśnić. Nie było takiej akcji. Mam coś, chodź ze mną, nagramy N to. Nie to, nie, to na, nawet za, za, za zbyt małe było to mieszkanko y, no, wprawdzie dwupokojowe w tym hotelu, ale, ale, ale to było za mało, nas tam było jednak kilka osób, bo właśnie i y, 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 kamerzyści byli wszędzie, ponieważ y, filmowali, bo Państwo widzą tylko kawałek tego, co, co tak, no, bo przecież y, mały, wycinek, no. mały wycinek tego ja wszystkiego, wiem. co tam się dzieje. A, 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 a ponieważ czyli w każdym pomieszczeniu i w tym, i w tym pokoju, gdzie, gdzie oni szukali. I w i, i no to właśnie był kamerzysta, no bo wszędzie można było poszukać tej, tej, tej koperty. I co później stali, z tą dywersją się stało? Coś udało się dzięki temu pani wytropić. Nie, no to, to ja. Więc jak ja już. To, to wiesz, czasami, żeby zebrać myśli, potrzebujemy czasu. Oczywiście. No że tak. i to był właśnie ten czas. Wróciłam z tej łazienki no i są się no dobra no przecież to jest wiadomość dla wszystkich więc no, trzeba było grać tę rzecz do końca mhm. skoro tak rozpoczęłam A czy to przyszło pani I z łatwością pod... z łatwością czy to były jednak ręce zaczęły drżeć pojawił się stres znaczy, kombinowanie ja to... czy, od... czy na zimno profesjonalnie profesjonalna robota pod porządku do końca nie, serce mi biło pewnie bardzo mocno, chociaż już tego dzisiaj nie pamiętam. E, ale oczywiście, że, mm, że byłam w gigantycznym stresie. E, ja to wiem, ale to dlatego, że ja e, to poznaję po tembrze głosu swojego. Więc ja, ja, ja wiem, że, 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 że tam był nerw. Pani głos się kojarzy ze spokojem. To tak, gdzieś, gdzieś no w... tak no, kiedy już wykonuje pracę, no, ale, ale tutaj jesteśmy na żywca, tutaj się wszystko dzieje i tak dalej. To, a w emocjach to, 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 to w ogóle mm, barwa głosu też się zmienia. No, przecież. Gdzieś w wywiadzie przeczytałem, że y, ma pani, czasami ogląda pani filmy, które pani przeczytała, to zastanawia się pani, kim jest ta kobieta. I skąd on ma w sobie tyle spokoju? tak? Aż tak, to może nie, ale właśnie mój komentarz brzmi następująco. Rzeczywiście ten głos mnie by uspokajał. Też by mnie uspokajał, tak, 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 tak. Kiedy słyszę siebie. No tak, no tak. No ale tutaj nie było takiej sytuacji, tutaj nie, 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 nie było nagrywania filmu. Trzeba było zachować twarz. Nie mogłam się, w... nie mogłam przecież od razu powiedzieć, słuchajcie, sorry, nie, no zachowałam się. A... No, no lepiej rzucić podejrzenia na kogoś innego. <kuh> Nie, no tutaj nie, tu nie było zrzucenia podejrzeń. Po prostu podrzuciłam tę kopertę w inne miejsce, które, 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 które jeszcze nie było chyba. Nie wiem, czy, czy, czy już tam zaglądali, czy nie. No w każdym razie e, e, Wiktor, jak widać było, tę kopertę znalazł w tym miejscu podrzuconym. Mhm. No i następne zadanie: skok w przepaść? Tak, ale to, to, to wiedziałam, że, że e, kiedy nas wieziono, to wiadomo było, że, że, będziemy, tak, że będziemy skakać e, e, i powiem tak... Mamy materiał wideo, możemy zobaczyć, możemy sobie to przeżyć A, jeszcze raz. Okej, okay. proszę bardzo. Kryszka! o tam na górze. Krystyna nie skoczy. I jak? Gotowa? E... Wiesz co, jest taka presja Krysia! Ciecha tam oni mi Dobrze. przeszkadzają. Dobra, to robię dla moich wnuczek. Odliczyć Krysia! Trzy, 2, 1, go! traktuję udział w tym programie jako swego rodzaju wyzwanie. I to jest coś, czego po prostu nie robiłam nigdy w życiu. I się sprawdzam, bo intuicyjnie wiem, że to wszystko jest takie nie do końca moje. No właśnie, nie do końca moje. Yy, ja wiedziałam, że, że skoku na bungee nie oddam. Ale to jest podobne, ale podobne wyzwanie jak do skoku pod, na bungee. Prawda. No ale to nie jest bungee, dosłownym nie jest bungee. w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak? Yy, więc, e, może nie wiem, zabrakło mi wyobraźni, żeby sobie uzmysłowić, że, że to jest jednak blisko tego. Bo zwyczajnie <laughs> w którymś momencie pewne, 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 pewne wyczyny gimnastyczne są niewskazane. E, wobec tego mm, Bungee odpadało, ale to nie. A, a tego dnia moja wnuczka miała urodziny, i ja wiedziałam, że ja skoczę. I, i, i stąd właśnie ta może niezbyt grzeczna odzywka, cicho tam na górze, ale <laughs> Naprawdę irytowali mnie straszliwie. Ale muszę bo... powiedzieć, muszę, przepraszam, że przerywam, mm. ale muszę powiedzieć, że i tak pani jest najgrzeczniejszym e, uczestnikiem, gdyż liczba wypikowanych e, wypowiedzi to na przykład u Michała Koterskiego, że właściwie to sam e, nie ma żadnej treści, więc cicho tam myślę, że jest bardzo delikatny. Ależ, uwagi. Ale to nawet nie chodzi o to, bo cicho tam na górze, gdyby to było tak powiedziane, to by było OK. Ale ja to powiedziałam przecież tak ordynarnym tonem, A, no, że, że ja jednak mam ucho wyczulone na tony. Rozumiem. Na słowa również, ale na tony też. I, I Ale to dlatego, że wiesz, jeżeli ja sobie coś postanowię, ja jestem bardzo osobą taką niezależną. Zawsze mówiłam, że realizuję w życiu 3S. Samorządna, samodzielna i samofinansująca się. I w związku z tym, znaczy i, 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 i denerwują mnie takie sytuacje, że ktoś może pomyśleć, że nie wiem, że, że, że ulegam presji tłumu. Mhm. Tak? Więc nic z tych rzeczy. Ja tak sobie postanowiłam, że, 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 że ja ten skok nawet, żeby też i ciekawość zaspokoić, jak to jest. Ale właśnie w prezencie dla mojej, dla mojej wnuczki, yy, że to skoczę i już. I wobec tego ten doping tam na górze był tak irytujący, że sobie nawet nie zdajesz sprawy. Naprawdę cisza byłaby o wiele lepsza. No ale. Co powiedziały Dobra. wnuczki. Zobaczyły, jak babcia skacze z klifów, z skały. Och, one wiedzą chyba, jaką mają babcie, więc yy, yy, zaskoczenia nie było. Zaskoczenia nie było, ale, ale, ale. Nie, no. Nie wiem, czy mogę użyć określenia, że były dumne, bo, to, bo, 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 bo nie rozprawiałam z nimi na ten temat. Po tej, po tej rozmowie dzisiejszej z tobą i z internautami, to, to za zapytam, e, jakie były ich wrażenia. E, aczkolwiek, dopilnowały tego, ponieważ ja nie mam telewizora, dopilnowały, żebym w dniu emisji pierwszego odcinka była u nich w domu i żebym ten odcinek obejrzała. Także, ale to tak, e, nie wiem, może już późna pora była i już nie komentowałyśmy, ale. ale... No w tym sensie, że, 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 że nie zawiodłam, bo wyobraź sobie teraz taką sytuację, że wszyscy, że wszyscy skoczą, tak, a ja jedna nie. No no to Trzeba no przyznać, to... że akurat małżeństwo Gołotów dosyć tak yy, raczej tak bojaźliwie obstawiało te skoki. No jak ja zobaczyłem, zobaczyłem tą przepaść, pomyślałem sobie, no wszyscy skoczą. Naprawdę? Tak. Wow! Myślałem, że to jest pierwsze zadanie i pierwsze zadanie zawsze jest tak, że no, musimy się wykazać, musimy pokazać, że my chcemy, e, my chcemy oddalić z siebie jakieś, e, oddalić z, z siebie podejrzenia, a przy okazji też no, to jest przecież fantastyczna przygoda, no nierzadko zdarza się, żeby, żebyśmy mogli brać udział w czymś takim, w takim pięknym skoku w dół. Prawdą jest to, że, że ten doping na górze miał nawet swoją ideę, mianowicie taką, że, że jeszcze w żadnej z dotychczasowych edycji 100% uczestników nie wykonało ekstremalnego zadania. Nie wiem, czy, czy to rzeczywiście tak jest. Nie oglądając telewizji, nie mam wiedzy na ten temat, no ale przyjęłam, no właśnie, to, ale to, przyjęłam ale to na wiarę. Oglądała, przygotowała że rzeczywiście... się pani do, do, do programu w ten sposób, że oglądała poprzednie edycje, czy oglądała może edycje zagraniczne, czy o, zaskoczycie. A może i państwa, nie wiem. <laughs> Siebie nie, w każdym razie. Podkreślam. Nie mając. Nie ma... Wiesz, no, coś trzeba wiedzieć. Tak. Ehm, ale nie mając tego telewizora, mam jednak utrudnione zadanie. No ale internet mamy, ale, tablety. Ale ja, ja mam, ale, ja mam, ale ja mam internet tylko w telefonie. No, oglądanie w telefonie jest mało przyjemne. No tak, tak. E, wobec tego nie mam, nie mam tych zabawek, jakby ten, przepraszam, internautów, ten wasz świat jest mi kompletnie obcy. Do tego jeszcze wrócimy, bo ja sobie tutaj wynotowałem z, z Facebooka oficjalnego agenta <coughs> kilka komentarzy, których których chciałbym pani przeczytać, żeby okay. pani skon skonfrontować, no bo już gdzieś usłyszałem, że jednak pani nie ma kontaktu jakby z, z tym światem wirtualnym że nie. to jest dla pani zupełnie obcy świat. Dlatego tak. postaramy się go tutaj trochę przybliżyć. Zobaczymy, A bo jest pani odbierana bardzo dobrze. To znaczy, że ludzie bardzo panią polubili w, w tym pierwszym odcinku. Tak? Tak. To bardzo się cieszę. Ojej, to bardzo się cieszę. W każdym razie przepraszam za mój niegrzeczny ton posłany do pozostałych uczestników, bo państwa też mogło to urazić. Um... Y, obejrzałam 2,5 y, odcinka. Znaczy miałam szczery zamiar obejrzeć całą poprzednią edycję, tę, w której Ty brałeś udział, mm -hmm. y, ale, ale Wi-Fi nam siadło, znaczy tam u, 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 u mojej córki, i, a potem już nie znalazłam czasu, żeby. Może zadziałał agent? Być może, być może. I, 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 I cała moja wiedza i wyobrażenie o tym programie na podstawie tych, tego, tych niespełna trzech odcinków obejrzanych. A jaką obrała Pani strategię w, w, w tropieniu agenta? No bo jest kilka strategii grania w tą By być grę. być agentem być agentem, tak? Czyli to najbardziej podstawowo? Najbardziej tak, tak myślę. Tak myślę, że to chyba, że ona nie wymaga czyli nie follow the money, nic z tych rzeczy. Nie, 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 nie. Bo to może przydało, bo to jest no naprawdę, bo tak mentalnie to ja myślę, że kompletnie nie dorosłam do takiego programu, więc oprócz oprócz tej fizyczności, która jest coraz coraz gorsza, ale przypomnieć, ile wynosi pani doświadczenie w pracy w mediach? 30 lat. 30 nie. lat. Nie, tak? ależ skąd? 45? O, właśnie. Dlatego. Ee. No ale mamy na przykład takie, takie komentarze, to co o pani piszą, internauci. Mm -hmm. e, na przykład, to za a propos tego zadania, przy skoku. Tak. E, internautka Daria pisze tak. Słyszę tekst, nie pamiętam kiedy serce biło mi tak mocno. Mm -hmm. I czekam na podobnie jak serca wielorybów dopływających do brzegu Nowej Zelandii. Mm, dokładnie. O, znaczy, młodzi widzowie, Pozdrawiam jednak, Panią Darię. Młodzi widzowie kojarzą Panią jako jednak lektora z filmów dokumentalnych i sobie dobierają tutaj. To tak, ale wiesz, ale rzeczywiście, yy, kiedy już ta lina, to wahadło, tak, na tyle się uspokoi, tej liny, że, 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 że możemy, tak, nogłami złapać się skał i, i, i wydostać się na, na, z tego kanionu, to, to... Yy, ku mojemu zdumieniu rzeczywiście, bo ja na takim spokoju, na takim luzie w ogóle proszę bardzo, skoczymy, skoczymy, zadanie wykonane. I słuchaj, jak już na tych skałach się znalazłam, już po, po, po oddaniu tego skoku, no to rzeczywiście myślałam, że serce mi wyskoczy z piersi, ale to, to, to było pierwszy raz, myślę, że przy żadnym egzaminie takiego, takiego wrażenia nie przeżyłam. No ale dla takich emocji właśnie człowiek też bierze udział w takim programie. Na to chodzi, żeby przeżyć przygodę. No wiadomo, że zadania dzielą się na te fizyczne, na te bardziej wymagające jakby kombinowania, e, łamigłówki, natomiast no, to też jest to, to, ten program po to, człowiek idzie do tego programu, żeby przeżyć fantastyczną przygodę. Przy Zdecydowanie tak i to, i to było. To było motto moje, yy, dlaczego się zgodziłam, ale, ale, ale nadal będę utyskiwać nad tym, że szkoda, że te 20 lat temu nie było takich programów. A wie Pani, że na Facebooku nawet powstała taka grupa, e, która się nazywa Ratujmy Krysie. Nie pani skąd się wzięło, wow. no tak, no, bo Edyta krzyczała. Krzyczała, tak. tak. No tak, i to tak. było dosyć... Znaczy często ja tego nie pokazywane. słyszałam tam gdzie na, tej, na tej wysepce, tak. gdzie, gdzie odpoczywałam, ale... ale tak. To było gdzieś często pokazywane, bo cały, tak. cały sezon nowy był promowany mm -hmm. tym, tym okrzykiem. Teraz zresztą mamy przed sobą drugi odcinek, który tak. też jest promowany. Ratujmy krysie Jest nawet grupa na Facebooku i, ta, i użytkownik, który to stworzył, mm -hmm. jest jednym z najbardziej aktywnych na, 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 na profilu właśnie mm -hmm. programu na Facebooku. No i cały czas umieszcza dość, dość zabawne komentarze. To znaczy, jak tam Andrzej ratuj mnie, to w tym odcinku już nie będę uratowana. E, Boże, Boże, muszę czekać tyle na ratunek. Co tam się wydarzyło w tym drugim odcinku? W Który będzie dzisiaj o 21.30 w TVN oczywiście. No ale co ile ja mogę zdradzić? Niedużo. No, więc tak myślę. Ale tak, było rzeczywiście tak, tak, tak niebezpiecznie? Myślę. Tak. Tak, bo już miałam za mało, za ciasną piankę. Byłam jak śleć, tam zwinięta. A dobrze pani pływa? Nie, beznadziejnie. Ale, ale wiesz, paradoks polega na tym, że sama o tej naturze tyle czytam. Opowiadam państwu, zresztą głęboko w to wierząc, że, że naprawdę jesteśmy pyłkiem wobec um, ogromnej siły natury. Um, a jednak zachowuje się jak, 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 jak niemyślące dziecko, yy, yy, które nie bierze pod uwagę tego, że pływanie w basenie ma się nijak do pływania w otwartym akwenie, w tak. dodatku jeszcze przy sztormowej pogodzie. No, no sorry. No i tu się pani Krysia nie popisała. Ale wyobraźnią... pani mogła sama wybierać zadania, które chce uczestniczyć, to byłyby to zadania fizyczne czy zadania psychiczne, tak zwane? Logiczne może, psychicznych zadań to nie ma. Bo wszystkie zadania są obliczone trochę na to, żeby wprowadzić uczestników w stan, żeby działali pod presją, żeby, żeby ich konfliktowały. Tak są pomyślane zadania w tym programie. Ale e, pani bliższe są zadania właśnie takie łamigłówki? Tak. Czy, jednak, czy Zdecydowanie. Fizycznie... Zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie tak. Co nie znaczy, że, że broni się przed tymi fizycznymi, ale po tym właśnie doświadczeniu tego, tak, po oddaniu tego skoku i po tym po tym po tym jak jak jednak to moje serce zareagowało um, intensywnie, um, tak, ten poziom adrenaliny widocznie był bardzo wysoki, to, to pewnie tak to należy zachować ostrożność. No to, to mi zrobiliście ten... w pierwszym odcinku również takie zadanie wykreślanka, Och, duży było... basen, ale nie. jak ja tylko to zobaczyłem, to pomyślałem sobie tak, no nie zrobicie tego no, Choćbyście byli wspaniali, to jednak e, było was po prostu za dużo. Tam. Tak, tak. A poza, tym, po, a poza tym ta przestrzeń też była ogromna, bo. bo, bo mm. Nie dało się tego garnąć wzrokiem. No Absolutnie może wzrokiem dało. dało się, ale w każdym razie naprawdę było to, bo to było większe niż to studio, mhm. więc to państwo tego nie są też sobie w stanie wyobrazić, ale, ale to, to, była, to była ogromna przestrzeń um, i rzeczywiście, znaczy to wszystko było tak, to był jeden wielki chaos, wszystko było nieskoordynowane, żadnej metodyki działania, nie, no, nie, no w ogóle po prostu plama, wszyscy, 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 wszyscy tutaj um, popisaliśmy się no, najgorzej jak tylko można. Znaczy w tym chaosie czy znalazła pani chwilę, żeby przyjrzeć się działaniom grupy? Czy była Pani zaangażowana w zadanie i nie patrzyła, co się dzieje dookoła, no bo był taki chaos, że właściwie nie dało się nic e, zanotować? Wiesz co, ja, y, ja obserwowałam jedną osobę. No, bo, no tak, no bo, no bo, no bo yy, dowcip polega na tym, no, że, że już wiesz, żeby, żeby właściwie typować yy, agenta. No tak, ale strategia mówi też o tym, że jakby w, pie w pierwszych odcinkach jednak to jest loteria i e, zakładając, że zwiększamy swoje prawdopodobieństwo na przejście dalej, obstawianie tylko i wyłącznie jednej osoby jest dosyć niebezpieczne. Warto, warto wydedukować i hmm. obstawić dwie, trzy osoby, i próbować prawda. ich jakoś, znaleźć ich cechy wspólne i w ten sposób dać sobie większą szansę na przetrwanie. To prawda, to prawda. I zresztą już po, po tym, jak, jak rozwiązaliśmy ten kod do, 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 do otworzenia tej skrzynki, potem, 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 potem to skakanie, każda z tych czynności, już, bo ja miałam, ja miałam swój typ, ale już nasuwa, nasunęła mi mnóstwo wątpliwości co do trafności mojego wyboru. I, i no to właściwie no to dobra, to, 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 to gdzieś tam postrzegałam więcej niż tę jedną osobę, na którą stawiałam, ale to właśnie dlatego, że no właśnie wszyscy się zachowujemy tak, że każdy z nas może tym agentem być. No, ale patrzy pani potem, jak już poznaliście się, wiedziała pani mniej więcej kto jest wśród uczestników, zobaczyła pani, tak postawiła sobie w rządku, to jak metodą dedukcji tą osobę pani wytypowała, czy ona od razu zwróciła swoją uwagę jakimś podejrzanym zachowaniem? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. To, to, to było... Potem już tylko szukałam potwierdzenia, że, 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 że mój domysł jest słuszny. Mhm. To tylko na podstawie tej galerii osób dokonałam wyboru typu. A jaki powinien być agent idealny? Och, nie, no tak się, to ta, 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 tutaj nie wiem, nie, nie będę, nie, nie, ja myślę, że w, w każdym programie tak różne osoby okazywały się być agentami. Ale jakieś że... takie cechy wspólne da się, da się jakby... <coughs> Jak, jakiś wspólny mianownik na pewno da się znaleźć. Nie, nie, to, 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 to tak głęboko że się w nie nie, nie nie zagłębiałam. Oczywiście, że mogłam, y, to prawdopodobieństwo m, mogło nie być zbyt wysokie, chociażby dlatego, że mnóstwa osób w ogóle nie znałam. Mhm. I, 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 I to, że typowałam tę, a nie inną osobę, to, to właśnie dlatego, że, że z różnych innych sytuacji ją znałam i uważałam, że, że byłby to dobry agent. A jeżeli myślimy o agencie. Umie pani kłamać? Tak w żywe oczy. Żeby ktoś uwierzył? Mam z tym pewien kłopot. I bardziej taki mentalny, wiesz, bo uważam, że, m, że, że kłamanie jest beznadziejne, ponieważ ym, trzeba pamiętać, co się mówi, czy co się robi, tak. bo spaliłabym się ze wstydu, gdyby mi to kłamstwo udowodniono. W nawet, tym, nawet w takich realiach gry? W związku z... No, bo to też zmienia konwencję ja wiem, w życiu jest coś ja innego. Ja wiem, programu. ale, ale no właśnie no ale mimo wszystko swoje zachowania yy, przenosimy i, 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 i wiesz, i mm, mój błąd w tym programie właśnie polegał na tym, że ja nie wzięłam poprawki na to, że to jest program i tylko program. Yy, nawet jeżeli aż tak trudny, yy, że. Yy, bo ja jestem człowiekiem zadaniowym, mhm. Wobec tego, kiedy Kinga zapowiedziała nam to skakanie, powiedziała, zaznaczyła, nie musicie tego robić. Kto, kto nie chce, to, 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 to proszę bardzo, że to, 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 to nie jest mus. A kiedy kolejne zadanie, to, to pływanie nieszczęsne w, w oceanie, kiedy nam to zapowiadała, to zadanie, to, 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 to z całym naciskiem mówiła: musicie wszyscy to zrobić, bo to jest dopiero początek, mhm. który musi być wykonany po to, żebyście byli w stanie rozwiązać w ogóle tę zagadkę. Dalszy, ciąg dalszy tej zagadki. Tak. Wobec tego ja już miałam w głowie wyłącznie tylko ten przekaz, tak? że musimy to zrobić. To nie, nie tak jak było tam e, przy tym skakaniu, że chcecie, to róbcie, nie, to nie. Czy nie tylko... pomyślała pani, że a może nie zrobię, zobaczymy, co się wydarzy. Nie było takiego poziomu kombinowania. Kompletnie. Jeden z, z uczestników, kompletny. to tak a propos e, tego, czy e, umie pani kłamać, czy nie, mhm. że jeden z uczestników, Wiktor Mrozik tydzień temu na live, zauważył, że e, zmienia się pani głos. That's just it. To a to, 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 tak, ale ponieważ ale to Wiktor um, tę uwagę posłał mi jeszcze na lotnisku, mhm. bo właśnie Wiktor i Wiola to, to były te osoby, z którymi ja leciałam z mhm. Warszawy um, i już wtedy zauważył, to jest chłopak muzyczny, a więc z bardzo dobrym słuchem muzycznym i, i, i wobec tego takie rzeczy, takie niuanse tym uchem wyłapuje. Um, I właśnie tłumaczyłam, że, 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 że kiedy... To nie jest tak, że ja wchodząc do studia nie wiem, obniżam tu, tak mówię, coś takiego. A tak a no, propos, a mamy tutaj przygotowany re... zapowiedź. Tylko, 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 tylko po prostu w emocjach zawsze na, na, mówimy na wyższych rejestrach, a kiedy w, jestem w bezpośrednim kontakcie, ponieważ jestem osobą niesłychanie żywiołową mm. i gwałtowną, wobec tego no, te emocje są we mnie silne, nawet żebym nie wiem, jak chciała nad nimi panować. I, 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 i to... Daje się słyszeć właśnie w głosie, ale to nie znaczy, że, że, że nie wiem, jak kłamię, to wtedy mówię inaczej. Nie, 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 nie. Tak ale to możemy nie. sprawdzić, żebyśmy użyli tego niższego rejestru. Mamy zapowiedź, zaproszenie <coughs> właściwie <coughs> dzisiaj. Do, do drugiego odcinka. Hmm. Nasz dział PR-u pracował nad tym tekstem bardzo długo. Jest bardzo dobry. Jego pani mogła tym, tym, tym głosem spokojnym. Bardzo proszę. Okay. To tak dla wszystkich, żeby zechcieli nam poświęcić trochę tego czasu wieczorem. W drugim odcinku programu Agent Gwiazdy uczestnicy wciąż przebywają na jednej z wysp kanaryjskich Gran Canaria. Niestety tak. Czekają ich trzy zadania. Pierwsze to wodna sztafeta w porcie Mogan. Będą musieli przepłynąć w pław niemal 100 metrów. Aby zdobyć rekwizyty niezbędne do rozwiązania rebusu. Jednak to nieodległość okaże się największym problemem, a warunki panujące w zatoce: wysokie oceaniczne fale i silny wiatr mogą pomieszać im szyki. Komu się uda w walce z żywiołem? Czy wszyscy sobie poradzą? Czy ktoś będzie musiał się poddać? Zapraszamy do oglądania drugiego odcinka Agent Gwiazdy. Wow! Brawo! <laughs> no ale jest coś w tym, naprawdę, jest coś w tym, jeżeli zaczyna Pani czytać w ten sposób, że nagle się pojawia jakiś spokój, ale równocześnie jest napięcie. Jest to, ja rozumiem, że to jest ta praktyka i że to, mhm. że to, to, jest, to, jest, to są lata pracy. To jest Natomiast jest to, jest to nieprawdopodobna umiejętność. Przekazania takich treści. Ja mam wrażenie, że dałbym do pani do przeczytania nie wiem, książkę kucharską, to pani by to zrobiła ten przepis, przeczytała tak, że ja bym się zastanawiał, Boże, to ciasto jest jakieś wybuchowe. Coś oczywiście jest z tego. To jest takie podstawowe zalecenie. Nie wiem, czy, czy... No w szkole aktorskiej to pewnie, pewnie takich. Um, uwag się nie posyła, ale, ale w pracy nad tekstem najważniejsze jest um, zapanowanie nad własnymi emocjami, ponieważ czytasz cudze myśli, cudzy tekst, tak? mhm. a nie swój własny. Wobec tego nie możesz nacechować tego tekstu tym, co z tobą się w danym momencie dzieje. Musisz się umieć oderwać od... od, 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 od może nazywa się to tak y, na biało, że ci czytamy wtedy na biało, nie dajemy swojego ta... stosunku emocjonalnego do, do tego materiału, tak? Ale to... musimy go jednak delikatnie czy, naznaczyć. Czytanie, czytanie na biało, y, tak, znaczy no, w tym sensie, że, 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 że tak, ale, ale, ale tu chodzi o to, żeby oddać emocje tego, kto pisał ten tekst. Bo mhm. czytanie, czy, zależy jaki jest tekst. Są teksty, zwłaszcza informacyjne, które należy wręcz czytać na biało i broń Boże, nie można tego nacechować żadnymi emocjami. No tak. e, właśnie po to, żeby, żeby, żeby um, e, nikt nie zarzucił ci, że, że właśnie się po tym podpisujesz, tak, albo wręcz przeciwnie. Um, ale, ale filmy dokumentalne, na przykład. O, i, i takie czytanie na biało, to jest um, podstawowe zalecenie przy czytaniu list dialogowych do filmów fabularnych. Bo ważniejsze jest to, co się dzieje na ekranie, ta fabuła, która się dzieje. Mm. Tekst tylko trzeba podrzucać. Ale filmy dokumentalne już zupełnie inaczej się czytać, czyta. Mm. A jak pani ocenia lektora, który jest w agencie? Dobry jest? O, akurat, akurat jego bardzo wysoko cenię, więc tak. Dobry tak, jest. tak, tak, jest dobry, bardzo dobry. Jest napięcie. Ale wracając jeszcze na chwilę do komentarzy, tych, których mamy tu w internecie, no większość komentarzy to są takie: brawo, pani Krysiu, pani Krysiu, kochamy panią. E, pani, pani Czubówna pokazała już swoją drugą twarz, zaskoczyła mnie, ale większość jest takich właśnie bardzo, bardzo pozytywnych. To znaczy, mhm. że ludzie panią bardzo polubili. Mało tego po, tych, po, tym, po, tym, e, po tej historii z tą schowaną kopertą zaczęli panią podejrzewać o to, że jest pani agentem. Hmm. Nie tylko, nie tylko internauci w takim razie, bo um, uczestnicy pozostali też. Też byłam głównym typem. Udało się zasiać ziarno. Oj tak, oj tak, bardzo skutecznie. Bardzo. No, ale tak, e, m, jeżeli rozmawiamy w ogóle o programie, o tym, jak pani wspomina ten swój pierwszy test wiedzy o agencie, były, był stres, były nerwy, była trzęsąca się ręka na spokojnie. Pani do tego podeszła. Był stres, jak, jak przy każdej czynności, którą się wykonuje po raz pierwszy. To, to, to nie musi być stres paraliżujący. Czasami jest mobilizujący i to całe szczęście. Ale, ale tak, z pewnym niepokojem podchodziłam, bo, bo, no bo chciałam zobaczyć... No bo, Wiedzieliśmy, że są testy. Ja nawet jak się obejrzałam te pół odcinka, to też wiedziałam, że są testy, ale ponieważ nigdy nie padały tam żadne przykładowe pytania, wobec tego, no wszystko mogło się tam w tym teście znaleźć, więc ten pierwszy raz jest zawsze stresujący, ale, ale nie na tyle, żeby stracić głowę, nie. Bardzo, także, pani... także ja metodycznie. Metodycznie. Tak. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Już dziś na antenie TVN możecie oglądać drugi odcinek Agenta o 21.30. Będzie pani oglądać, rozumiem. No, chyba Czy nie. Czy wnuczki będę. panią posadzą tak, przed, nie, nie, nie przed będę. telewizorem? Tak. Czy tak. może jakieś wspólne oglądanie z innymi uczestnikami? Nie, 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 nie. To razem z dzieciakami moimi. Razem z dzieciakami. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja Trzymam kciuki. Ja będę oglądał. trzymał kciuki za Pani dalsze losy. Mam nadzieję, że Andrzej jednak Panią uratuje. <laughs> Oczywiście jest naszym bohaterem. Eee, I do zobaczenia za tydzień, e, ponieważ te live nasze będą się odbywały co tydzień. Bardzo mi miło, że z nami byliście. E, lajkujcie, subskrybujcie. Nie wiem, to się chyba tak mówi na tych internetowych liveach. Tu jest dzwoneczek, tu jest e, subskrypcja. Także dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Albo Kciuk do góry. Albo Kciuk do góry. Andrzej z Agatą nie Pójdzie. Andrzej pójdzie. pójdzie. Albo ze mną, albo jesteśmy ostatni i rząd sobie za. Nie, Ratujcie nie, nie. Krysię. Ja mam rękę kontynuowaną. Andrzej pójdzie po Krystynę. Nie mam się. To ja zostawię, praktycznie. Ja się do ciebie przez następną godzinę ja nie odzywam. Gdzie są te schody, ludzie? Mam nadzieję, że was nie zawiodą. Agent Gwiazdy. Nowy odcinek. W środę o 21.30.